Po niespełna 20 minutach gry mieliśmy remis po 7. Wyrównana pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 14-12 dla Miedziowych. Drugą połowę lepiej rozpoczęły przyjezdne. 3 minuty po wznowieniu gry zawodniczki z Kościerzyny wyszły na prowadzenie 16-15. W 40 minucie na tablicy wyników było 21-18 dla Zagłębia. Do końca meczu inicjatywa należała już tylko do podopiecznych Bożeny Karkut, które wygrały spotkanie 31-21. To dobry prognostyk przed środowym meczem z Energą Koszalin. No na pewno przeszła spore zmiany, dużo nowych zawodniczek, muszą też poukładać. Liczymy na to, że jeszcze do końca nie są zgrane, nie rozumieją się tak jak my. I no gramy u siebie, także chcemy wygrać te zawody i pokazać dobrą piłkę ręczną. Już w środę o godzinie 20:00 piłkarki ręczne Metraku Zagłębia Lubin podejmować będą AZS Energię Koszalin.